Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest major Krzysztof Surmacz. Dzień dobry, czołem Krzysztofie. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Arturze. Dziękuję za zaproszenie, oczywiście witam wszystkich słuchaczy. I również ja dziękuję za jego przyjęcie. Major Krzysztof Surmacz, emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusz wcześniej Urzędu Ochrony Państwa. Swoją służbę zakończył jako naczelnik w Centrum Prewencji Terrorystycznej i dzisiaj właśnie o terroryzmie, o prewencji chcielibyśmy porozmawiać. Krzysztof, dwa pojęcia, które bardzo często niestety są w dyskursie publicznym, często niestety też w mediach. Mam nadzieję, że coraz rzadziej w nauce, ale jednak są mylone. Antyterroryzm i terroryzm. Czy antyterroryzm faktycznie możemy rozumieć jako coś znacznie szerszego, łącznie z tworzeniem, kreowaniem prawa, które jest adekwatne do zagrożeń, do pewnego systemowego też działania, do przeciwdziałania temu zagrożeniu, niwelowania również jego źródłom, bo tak naprawdę całkowicie go przecież zlikwidować się, czy zwalczyć się nie da, czy ten kontrterroryzm jest faktycznie tylko i wyłącznie tym fizycznym już działaniem i likwidowaniem de facto zaistniałej sytuacji, nie chcę powiedzieć, że skutków. Jak dzisiaj ty to widzisz, też z perspektywy już tak naprawdę emerytowanego oficera? Arturze, fajne pytanie na początek, bo rzeczywiście tak naprawdę wszyscy od tego wychodzą. Ja przyznam szczerze, zawsze przyglądam się takim dyskusjom akademickim, które próbują bardzo często, bo nigdy nie widziałem tak naprawdę pełnej definicji ani terroryzmu, ani antyterroryzmu, ani kontrterroryzmu. Oczywiście każdy autor, czy tam jakiś tam znaczący profesor z tej dziedziny bezpieczeństwa próbuje swoją definicję narzucić. I to jest rzeczywiście takie troszkę słabe, bo tych ekspertów w telewizji, czy tam w radio pojawia się cała masa. Im więcej zdarzeń, tym więcej ekspertów i bardzo często jest to po prostu mylone. Bardzo często mówi się, że po prostu, nie wiem, policyjni antyterroryści właśnie gdzieś tam kogoś zatrzymali. Oczywiście to jest ogromny błąd. Policja posiada właśnie oddziały kontrterrorystyczne. To wynika też z nazwy, prawda, że tam BOA i to długo można by było na ten temat opowiadać. Ja tak naprawdę chciałbym się skupić tutaj, jeżeli komuś warto by było to wytłumaczyć, to tak troszkę odnieść się do ostatnich sekund naszej kampanii, którą, przepraszam, mówię naszej, ale to jest po prostu moja była kampania, za którą byłem współodpowiedzialny w Centrum Prewencji Terrorystycznej. I tam dokładnie w ostatnich sekundach tego końcowego filmu, takiego finalnego, mam napisane, że w pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym, to ty jesteś antyterrorystą. I to jest o tyle ciekawe, prawda, że tak jak cała kampania, ona nie jest po prostu sposobem na wyważenie otwartych drzwi, bo przecież wiadomo, że nasze te 4U, te polskie 4U właśnie w tym pierwszym U prewencyjnym, takim bardzo mocno uważaj, skupia się przede wszystkim właśnie na tym, żeby te praktyki, które gdzieś działają na świecie, czyli takie typowe rank high five, prawda, czyli to mocniejsze, amerykańskie, po prostu zastosować i przystosować do naszych realiów, bo nie może być tak, że są konferencje prasowe, czy gdzieś tam po prostu nawet różnego rodzaju sympozja i wszyscy powołują się właśnie na tą jedną rank high five, czasami rank high TL, prawda, czyli ta brytyjska, troszkę taka bardziej miękka, bym powiedział, ale tu jest bardzo istotne, że jeden z krajów bliskowschodnich, który zagrożenie rzeczywiście ma nieporównywalne większe, ma w takiej jakby, ciężko nazwać, czy to jest doktryna, ale każdy z nas jest zasobem kontrterrorystycznym, prawda, i oni taką politykę właśnie uprawiają, że są bardzo mocno przeszkoleni, tam wszyscy, czy to dziewczęta, czy chłopcy, młodzi, prawda, gdzieś tam idą do jednostki wojskowej i odbywają tą służbę zasadniczą, to przeszkolenie, tam rzeczywiście poziom jest nieporównywalny do naszego. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz straszyli i mówili, że u nas też należałoby tak przyjąć, bo to daleki jestem od tego. Tylko, że fajnie tam jest ukazane po prostu, że
trzeba pamiętać, że koncepcja bezpieczeństwa tak naprawdę odnośnie zagrożenia terrorystycznego musi być przede wszystkim oparta właśnie w tej części dotyczącej tego przeciwdziałania, czyli tej prewencji. Aby była skuteczna, to na takim procesie, w którym bierze udział każdy podmiot zewnętrzny i ogólnie całe społeczeństwo, prawda? No bo tak naprawdę służby bez społeczeństwa, bez tych właśnie takich symptomów, które zauważą obywatele, to można powiedzieć, że jest ślepe, bo czy to technika, czy jakieś tam osobowe źródła informacji nie są wszędzie. Tak więc my musimy po prostu nauczyć się takiej odpowiedzialności, odpowiedzialności zbiorowej, która powoduje, że to właśnie my wszyscy jesteśmy tym zasobem, ja bym to nazwał antyterrorystycznym, prawda? Czyli jeżeli widzimy pewne objawy, to po prostu reagujmy. Krzysztofie, o tym komponencie obywatelskim, bo tak bym to nazwał, to jeszcze na pewno powiemy. Na pewno oczywiście powiemy o samym Centrum Prewencji Terrorystycznej, zarówno jak powstawało, jaką rolę w ogóle w systemie antyterrorystycznym pełni i również o samej kampanii 4U, bo zaczęło się o niej mówić, a być może nie wszyscy tak naprawdę wiedzą, cóż to jest. I nie usprawiedliwiając nikogo, no chciałbym też powiedzieć, że zarówno w państwach i w systemach prawnych, jak i nawet w jednostkach, które się zajmują tym zagrożeniem terroryzmem, no niestety te definicje często... Każdy z nich ma w ogóle inne, więc jest tego tak naprawdę na setki, prawda? Zgadza się. I jeszcze też taki mały paradoks, bo w policji pozmieniało się nazewnictwo tak tych jednostek z antyterrorystycznych na kontrterrorystycznych. Ja czasem też mam taki mały dysonans i się zastanawiam, czy te wszystkie działania bardziej o prewencyjnym i zabezpieczającym charakterze, bo tu przecież mamy jednostki, które podobne zadania pełnią, a nie mają takiego charakteru. I w Służbie Ochrony Państwa, czyli Biurze Ochrony Rządu, Żandarmerii przecież, tak? Dobra też jednostka, Wydział Działań Specjalnych, czy Wydział Ochrony Specjalnej, dalej i w Straży Granicznej i można by jeszcze mnożyć, nie zapominając i o samym ABW, gdzie ta piątka też w popkulturze naszej polskiej się pojawiała. Ale chciałbym zapytać, czy ten terroryzm faktycznie dla nas za Polski jest takim faktycznym zagrożeniem? Bo patrząc na obraz medialny, moglibyśmy stwierdzić, że nie, u nas terroryzmu nie ma. Ja czasem takie opinie słyszę, nie chcę sugerować żadnej odpowiedzi, ale ja się często z nimi nie zgadzam. Primo, służby lubią ciszę i ta cisza ma im służyć. Oczywiście wtedy, kiedy, umówmy się, czasem ich obraz medialny też czasem bywa naczarpnięty i wtedy wypadałoby dobry przekaz jednak do społeczeństwa puścić. Chyba trochę szkoda, i to takie chyba w cudzysłowie, że ABW już corocznych raportów nie wypuszcza, bo wtedy też to społeczeństwo byłoby spokojniejsze, zastanowić, pracować i ten świat nauki i ten świat nauki. Więc tego trochę możemy żałować, ale no, ja rzucę takim stwierdzeniem, gdzie myślę, że niektórzy się ze mną zgodzą, inni może nie. Za 10-20 lat, może trochę dłużej, będziemy się często pewnie dowiadywać o pewnych wydarzeniach, które na naszym terytorium miały miejsce i w naszej najbliższej okolicy, podobnie zresztą jak teraz z wojną w Ukrainie, to tak trochę nawiązując do realiów. Tak jest. Jak ty widzisz tak naprawdę terroryzm? Realne zagrożenie czy nie? Oczywiście znowu ostatnio jakieś zatrzymania, często młodych ludzi, często no, którzy zmieniają wiarę i gdzieś na jej podbudowie czego szukają, a ja mam wrażenie, że czasem też pewne modele i wzorce u tych osób się powtarzają i bardzo łatwo wręcz same się w sidła służb, zwłaszcza specjalnych, pchają. No i tutaj, Arturze, tak naprawdę znowu sięgamy do tego, że potrzebowalibyśmy zdefiniować właśnie czym i kim jest tak naprawdę, znaczy czym jest zdarzenie terrorystyczne, kto jest takim właśnie terrorystą, bo my bardzo często na tych wszystkich prezentacjach pokazujemy, że Polska jest rzeczywiście zieloną wyspą. Ostatnio był taki nawet sławny wywiad, wiele osób go gdzieś tam puszczało dalej, czy to na TikToku, czy na YouTubie, gdzie pan ze Francji Polskę podaje jako przykład, że tutaj nie ma żadnych zdarzeń. Tylko teraz bardzo dobrze codzienne chwalenie się, że nam nic nie grozi, czy to by było bardzo nieodpowiedzialne, bo terroryzm ma to do siebie, że możemy stwierdzić tu i teraz. I nawet tak naprawdę w momencie, gdy przeprowadzamy tę rozmowę, tak jak będzie odtwarzana później, to nie wiemy, czy właśnie w tym momencie to się dzieje. Czasami jest taki paradoks, że możemy w czymś się chwalić, a właśnie w tym momencie troszkę taki chichot losu, niestety w tym przypadku by był bardzo tragiczny, mógłby nam pokazać, że jest całkowicie inaczej. Co nie znaczy, że my, mając taką wiedzę, a nie inną i takie doświadczenie, po prostu tak byśmy do tego nie podeszli. Ja bym tylko chciał jakby nawiązać do pewnych sytuacji, bo my pokazujemy, że czy jesteśmy bezpieczni. Ja twierdzę z tej perspektywy, ja wiem, że troszkę to jakby nie współgra z tym, co chciałby służby, nie wiem, czy na przykład różnego rodzaju
trenerzy właśnie bezpieczeństwa, bo jestem za tym, żeby pokazywać, że tak naprawdę zagrożenia terrorystycznego nie należy się obawiać. To nie o to chodzi, że go nie ma i nie powinniśmy nauczyć się reagować. Właśnie nie, powinniśmy się nauczyć reagować, tylko skupmy się na przykład na takich prostych statystykach. Przecież dużo więcej osób ginie tak naprawdę z powodu samobójstwa. Już nie mówię o wypadkach samochodowych, ale z czego to wynika, dlaczego boimy się terroryzmu? Bo to ma zasięg globalny, prawda? Czyli po prostu nagle wszystkie media będą o tym informować. Nagle to się stanie takie przerażające. I teraz pytanie, czy sam wypadek spowodował taką traumę u ludzi, którzy byli tego świadkami, czy po prostu media to tak nagłaśniają i później to jest też dalej przekazywane tak, a nie inaczej. Dla mnie rewelacyjnie zachowała się pani premier, była Nowej Zelandii, która tak naprawdę spowodowała, że po zamachu w Christchurch, prawda, który tam był bodajże 15 marca 2019 roku, tak wpłynęła na media i opinię publiczną, że na przykład tam zabronili wymieniać z imienia i nazwiska tego terrorysty. Czyli tak naprawdę już jedna z przesłanek, bo bardzo często nie wiemy, z jakiego powodu ktoś podejmuje się zamachu, prawda? Może być to osoba zradykalizowana, a może też zrobić to tak, bo chce być sławna. Jak ten właśnie sławny, taki mityczny, pierwszy tak naprawdę terrorysta, Herostratos z Efezu bodajże, a to po prostu on chciał z czegoś zasłynąć. I teraz tak, pani z Nowej Zelandii, pani premier mówi nie, przynajmniej od tych symptomów, prawda, czyli od tych powodów, przepraszam, odejdziemy. Nie będziemy wskazywali właśnie tego imienia i nazwiska. Zauważ, Arturze, że bardzo często jest tak, że ci zamachowcy to są wymieniani przez wszystkie przypadki, a powinno się od tego odejść. Tak naprawdę powinniśmy się skupić na ofiarach, na tym, jak pomóc, dlaczego na przykład nie zostały podjęte jakieś procedury przed. Bo to właśnie tak jak mówisz, zapobieganie. Zapobieganie jest najważniejsze, czyli ta prewencja. Ale to tylko na zasadzie takiej, że nie straszeniem, tak jak teraz na przykład będzie referendum w sprawie, czy powinniśmy przyjmować imigrantów. Jestem daleki od politykowania. Ja naprawdę jestem bardzo zmęczony, bo sposób, w jaki po prostu politycy się nakręcają, doprowadza do takiej polaryzacji społeczeństwa, że jestem załamany. Tak naprawdę to już wymyka się całkowicie spod takiej debaty, takiej przyzwoitej i to ludzi strasznie nakręca. My mówimy, że jesteśmy wolni od zamachów, prawda? A co z 19 października 2010 roku, gdzie jedna osoba zmarła, prawda, druga została ranna? Chodzi o właśnie ten atak na biuro europosła pana Janusza Wojciechowskiego. Przecież tak naprawdę właśnie to budowanie tej nawieści, na tym powinniśmy się skupić. To nie to, żeby straszyć, że ktoś przyleci na tak naprawdę na jakimś tam, nie wiem, latającym dywanie i się za przeproszeniem tutaj odpali. My powinniśmy nauczyć się, czyli rolą tych trenerów, pasjonatów bardzo często, sięgnąć do takich podstawowych zasad. Jeżeli słyszymy strzał, to żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest powód do tego, żeby lecieć z telefonem komórkowym i próbować to nagrywać. Bo jeżeli widzisz strzelca, za przeproszeniem, ja nie wiem jak to określić, ale po prostu kogoś z bronią, to jeżeli go widzisz, to znaczy, że on może cię trafić. To są podstawowe takie rzeczy, które powinniśmy się nauczyć. I terroryzmem nie należy straszyć. Dziękuję bardzo za ten pewnego rodzaju apel. Całkowicie się do niego przyłączam. Cieszę się na parę wątków tak naprawdę, które poruszyłeś. Postaram się w jakiś sposób lekko uporządkować, o ile mi się to uda, trochę się do nich odnieść, aby też pociągnąć ciąg dalszy rozmowy. Bo powiedziałeś między innymi o tym, że no przecież terroryści mimo wszystko, nawet jeżeli to są ci terroryści typowo trzeciej fali czy czwartej, czy chcą negocjować, czy nie chcą, to jednak mają pewnego rodzaju manifest, mają pewnego rodzaju oczekiwania, nawet jeśli nie oczekują oczywiście, że ktoś tam z nimi będzie chciał w danej chwili negocjować, tylko po prostu no popełniają dany czyn i tyle. Ale oczywiście jest ten element medialności, no te cechy wspólne tak naprawdę definicje, bo przecież Krzysztof, dzisiaj nie będziemy narzucać nikomu definicji, ale tych cech wspólnych w tych setkach tak naprawdę definicji, oczywiście, no kilka jest. Jest ta medialność, jest ten międzynarodowy charakter, jest tak naprawdę pewnego rodzaju wykorzystanie też konfliktu jakby dotkniętych stron. Ja się bardzo cieszę, co powiedziałeś o ofiarach. Ja bardzo często studentom swoim właśnie mówię o tym, że pamiętajcie, to, że się mówi, że zginęło, rzucam 10 osób, to nie jest koniec ofiar. To jest tak naprawdę początek wierzchołek Góry Lodowej. To są ich znajomi, to są ich rodziny, to są społeczności lokalne, to są ludzie z ich pracy i tak dalej, i tak dalej. Również ci, którzy potem się muszą nimi zajmować. Jeden z moich zawodowych kolegów też kiedyś pojechał na służbową delegację na zachód Europy i tam niestety był ofiarą zamachu terrorystycznego i do dzisiaj niestety się rehabilituje i do pełni zdrowia to mu naprawdę daleko, daleko.
Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No, bywały, a propos jeszcze tego, czy u nas tego terroryzmu nie ma, pewnego rodzaju przecieki, czy takie nie do końca kontrolowane komunikacje ze strony służb specjalnych przecież się pojawiały, czasem szybko z mediów znikały, ale jednak internet jest dość specyficznym medium, więc to wszystko wcale do końca nie znika, a musimy przecież pamiętać chociażby, że pewne zdarzenia, zatrzymanie danej osoby może być wykorzystane do pewnej późniejszej też gry kombinacji operacyjnej służb specjalnych. Przecież pewne wnioski z tego wszystkiego można wyciągać. Ale tak naprawdę w tym wszystkim idziemy właśnie w stronę prewencji i edukacji. Czy to w pewien sposób, to będzie teraz górnolotne, ale jednak legło u podstaw powstania Centrum Prewencji Terrorystycznej jako swoiste trochę chyba uzupełnienie Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Arturze, znaczy tak, ja na przykład na temat Centrum Antyterrorystycznego to niestety nie mam nic do powiedzenia, bo nigdy nie byłem funkcjonariuszem w tej służbie i z ogromnego szacunku po prostu dla wszystkich, którzy tam służyli lub służą, nie chciałbym się wypowiadać. Ja zawsze będę powtarzał to, co ty. Służby lubią ciszę i tak naprawdę wszystkie te komunikaty, które się pojawiają, one wynikają po prostu z takiej potrzeby, żeby ludzie mieli też świadomość, że te służby są, prawda? One są ograniczone do minimum i bardzo nie podoba mi się, jak jest dorabiane takie drugie dno. Zawsze ktoś stara się być mądrzejszy i bardzo często są to osoby albo które są sfrustrowane, które odeszły z firmy i po prostu zawsze mają coś do powiedzenia, chciałby mi coś do powiedzenia. One nie przyklasną tym służbom, bo to się nie sprzeda medialnie. One po prostu będą zawsze w opozycji, obojętnie co by się nie działo. A proszę pamiętać jedną rzecz, że za każdą z takich akcji stoją naprawdę setki godzin działań. O tym na przykład nie można mówić, oczywiście i może rzeczywiście do szczegółów nie przejdziemy, ale to by było bardzo nieuczciwe wobec moich kolegów i koleżanek, którzy tam po prostu w służbie są. I tutaj się trzeba skupić na czymś takim, że fajnie, że powstała taka jednostka i ona spowodowała tak naprawdę, tutaj troszkę mojej takiej prywaty i za to Cię bardzo przepraszam, ona była spełnieniem moich marzeń. Ja dlatego troszkę inaczej do tego podchodzę, bo ja jestem funkcjonariuszem spełnionym, ja spełniłem swoje marzenia, bo zaczynałem od, myślę, że jednej z najniższych grup uposażenia, jakie w ogóle wcześniej w UOP-ie były. Nie chcę podawać, bo naprawdę to nie wiem, czy można takie rzeczy podawać, ale naprawdę była to najniższa z możliwych. Ja wtedy jeszcze po prostu dostałem się do UOP-u podczas studiów, czyli można było widać grupę, która była przewidziana dla osoby ze średnim wykształceniem i udało mi się tak krok po kroku awansować i na szczęście były to awanse takie, zawsze musiałem dwa razy dłużej niż inni. I z tego się też bardzo cieszę, bo nie było tam żadnych spektakularnych sukcesów zawodowych, że tak powiem. Znaczy nie w sensie takich, że nic nie osiągnąłem, tylko bo to zawsze każdy będzie oceniał na swój sposób. Jeden powie, że nic nie osiągnąłem, drugi, że fajnie. To nie o to mi chodzi, bo to jest zawsze subiektywna ocena. Tylko po prostu nie było takich awansów bardzo spektakularnych, prawda? Które niestety czasem się zdarzają. I one po prostu bardzo, bardzo psują ten obraz. Ale wracając, przepraszam za dygresję. Do Centrum Prewencji Terrorystycznej. Po prostu centrum zajęło się tą częścią, czyli tym antyterroryzmem, czyli tym zapobieganiem, bardziej nastawionym do ludzi, prawda? Czyli po prostu, żeby pokazać, jak powinniśmy się zachowywać. W jaki sposób na przykład ludzie się radykalizują. Warto, że jednak takie pytanie. Powiedz mi, czy terrorystą jest na przykład pan, który, ojejku, tak naprawdę chyba bodajże, znaczy zaraz sprawę. 24 marca 2015 roku był drugim pilotem Airbusa A320 Germanwings i zabił w takim samobójstwie rozszerzonym 150 osób. Czy powinniśmy do tego podejść jako do terrorysty, czy po prostu samobójcy? Bo zauważ, że dla osób, które siedziały w takim samolocie, nie ma żadnej różnicy, czy tam był dżihadysta za sterami, czy po prostu pan, który szukał sposobu na samobójstwo, bo to już jest dowiedzione, a tego pomysłu nie znalazł i stwierdził, że jako drugi pilot wykorzysta przerwę pierwszego pilota, zamknie się i rozbije wszystkich. Tak naprawdę dla ludzi nie ma to żadnej różnicy, czy to właśnie ktoś ma lewackie, skrajne oczywiście, czy tam prawicowe, też ekstremistyczne właśnie podejście, czy w ogóle jest to jakoś tam nacechowane religijnie, bo ta religia też jest zawsze po prostu tylko narzędziem do tego, żeby osiągnąć pewien poziom ekstremizmu, prawda? Czyli tego najwyższego, czyli właśnie terrorystycznego. To jest zawsze tylko jakiś tam sposób dotarcia, sposób radykalizacji. I tutaj w centrum bardzo duży nacisk, wówczas jak tam byłem, proszę, żeby wszyscy zrozumieli, że ja się odnoszę do
lat 2018-2020 końcówki po prostu, bo w tym okresie po prostu byłem w centrum. Mogę mówić tylko za te rzeczy, które były w centrum i tylko rzeczy, które mogę powiedzieć, czyli te jawne. Ale bardzo mocno skupiliśmy się właśnie na tym badaniu, w jaki sposób ludzie się radykalizują i w jaki sposób można właśnie wyłapać pewne symptomy, bo to jest bardzo istotne. Bo tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, czy na przykład jakiś pan, który będzie w zakładzie pracy, czy na przykład jakiś tam policjant będzie się frustrował, będzie miał problemy rodzinne, może wpadnie w jakieś długi, ktoś go zacznie szantażować, nie wytrzyma presji i nie daj Boże po prostu coś zrobi z wykorzystaniem broni albo coś. Czy to już jest zamach? Jak? Nie ma żadnej różnicy. My powinniśmy takie rzeczy po prostu wyłapywać. Te symptomy są najważniejsze. Bardzo się cieszę, Ojdo, to można się tak naprawdę cieszyć, że podnosisz temat ofiar, bo chyba o nich najczęściej zapominamy, a skupiamy się i w pewien sposób niestety fascynujemy się chyba fenomenem samego terroryzmu, a zapominamy niestety... No bardzo medialnie, tak. Tak. A to cierpienie przecież trwa czasem grubymi latami. Jedną rzecz chyba sobie teraz trochę uświadomiłem, muszę się przyznać, po twojej wypowiedzi, że tak naprawdę, no i pytanie, czy sam w ogóle byłeś tego świadomy? Chociaż pewnie tak. Centrum Prewencji Terrorystycznej pełniło co najmniej podwójną rolę, jeżeli teraz tak na to patrzę trochę z perspektywy też czasu, a przecież też się poznaliśmy na jednym z takich spotkań, więc styczność z centrum miałem. No bo z jednej strony pełni rolę pewnej Akademii Obywatelskiej, bo nasz wspólny dobry przyjaciel, kapitan Piotr Herman, mówi o tych akademiach akurat FBI, tak? Super, super. Serdecznie Cię Piotrze pozdrawiamy. Przepraszam za wygryzienie. Bardzo serdecznie. Ten komponent obywatelski jest i z jednej strony to jest robienie tego, nazwijmy to, dobra dla ludzi, przy okazji dla kraju, dla państwa, narodu i tak dalej, i tak dalej. Ale to może trochę brzydziej zabrzmi, ale jednak dość prawdziwie, robienie też dobra dla samej agencji, bo przecież też pogłębiacie pewne zagadnienie, pewne zagrożenie, bardziej je rozpracowujecie, może i bardziej pod kątem teoretycznym, ale jednak i to się potem innym funkcjonariuszom, zwłaszcza chyba tym operacyjnym, przecież w codziennej służbie przydaje. Oczywiście, że tak. I tutaj dochodzimy do takiego mojego ulubionego zwrotu, który pojawia się praktycznie, czy pojawiał się na niemalże każdej prezentacji, którą miałem w centrum i miałem szczęście po prostu prowadzić pewne szkolenia. Synergia działań. To jest typowy po prostu objaw synergii. Tak naprawdę tutaj każdy wygrywa, bo to nie o to chodzi w życiu, żeby coś było kosztem kogoś robione, jakimś brakiem szacunku wobec kogokolwiek. Chodzi o to, żeby było zawsze win-win. I tutaj nie można do tego inaczej podejść. Ja jestem totalnym przeciwnikiem jakichkolwiek nakazów albo tego typu podejścia. Trzeba ludziom tłumaczyć, pokazać i to musi być naprawdę taka gra od podstaw, bym powiedział. Gdy my budowaliśmy całe to szkolenie, bo no też mogę jakby powiedzieć, że byłem od samego początku przy budowaniu szkolenia, które jest na stronie Centrum Prewencji Terrorystycznej, do której wszystkich zachęcam, bo Arturze, nie wiem czy wiesz, ale ktokolwiek, jeżeli pracuje w jakimkolwiek urzędzie w kraju, ma prawo zgłosić do swojego przełożonego, że chce wziąć udział w takim szkoleniu e-learningowym, czy należy po prostu wysłać takie zapytanie. Jest bardzo duża szansa. Ja nie mówię, że na pewno, bo nie wiem, jak wygląda ta sytuacja, ale myślę, że obecny dyrektor, którego również serdecznie pozdrawiam, bo obecnie jest pułkownik Grzegorz Grzegorski, ma świetne podejście i tutaj liczby pokazują, bo to szkolenie już odbyło ponad 120 tysięcy osób w kraju. I tak naprawdę tam są wszystkie takie najpotrzebniejsze moduły, które pokazują, że dlaczego warto na przykład zwrócić na coś uwagę, czyli jest ten komponent właśnie początku, czyli tej radykalizacji. I tutaj jest wszystko wytłumaczone. Jakie symptomy, które są jeszcze dopuszczalne, a które już nie. Że na przykład pewnego rodzaju debata, pomimo ostrej debaty na przykład może być, ale ona jest dopuszczalna. Ale na którym etapie, jeżeli ktoś już zaczyna robić pewnego rodzaju działania, to już należy myśleć o tym, żeby to zgłaszać. I to jest rzeczywiście ten efekt, gdzie służby mogą wygrać. Ale to trzeba trafić na osobę, która jest świadoma i będzie chciała po prostu, nie wiem, wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Bo jest jedna bardzo ważna rzecz. My możemy być po super szkoleniu, ale to zawsze będzie taka sytuacja, znaczy zawsze, często jest taka sytuacja, kiedy nam to w ogóle nie pasuje. Śpieszymy się gdzieś, za przeproszeniem, nie wiem, do pracy, na chrzciny, gdziekolwiek, na jakąś imprezę i nagle jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia. Szybko wyłapiemy, że to jest coś, co widziałem właśnie na szkoleniu, czy stacjonarnym w centrum, prawda, czy właśnie takim e-learningowym
i zapali nam się taka lampka. I warto? Nie warto. I bardzo często mamy taką myśl, nie, no przecież widzi to 50 osób. Ktoś zareaguje. I najczęściej jest ta obojętność. My się nauczyliśmy jednej rzeczy, jakby w centrum i tutaj naprawdę bardzo mocno to badaliśmy i też korzystałem z pomocy teraz już przyjaciela, mogę powiedzieć, Grzegorza Cieślaka, który uświadamiał jedną rzecz. Na tych swoich szkoleniach, na których u niego byłem tam wcześniej i później prosiłem, żeby tutaj u nas też przedstawiał, bo również szkolił w centrum, był jednym z takich ekspertów. Zawsze mówiliśmy o rzeczach oczywistych, bo one po prostu umykają. A to, że nie wiem, czy masz świadomość, bo ludzie bardzo często przychodzą na tego typu szkolenia, oni chcieliby same nowości. Ten filmik widziałem, tą sytuację widziałem, chciałbym coś nowego. A tak naprawdę chodzi o takie utrwalanie, ja nie powiem pamięć mięśniowa, bo to po prostu kontrterroryści jakby na tym bazują, ale chodzi o utrwalanie pewnych nawyków, takich po prostu jakbym zareagował. To są takie naprawdę bardzo, bardzo oczywiste rzeczy. Jeżeli coś się dzieje, to chowam się pod stół. Niby takie oczywiste. Jeżeli przychodzi przesyłka, jak mam zareagować? Zobacz przypadek wczoraj z Zakopanego. Ktoś wysłał jakiś tam łeb świński i nagle dopiero wtedy została wezwana policja, ewakuacja budynku, ale ktoś to już otworzył. Tam nie musiał być wcale jakby za przeproszeniem świński łeb. Z tego co czytałem po prostu w różnego rodzaju mediach. My musimy nauczyć się reagować. Jeżeli coś już wygląda na przesyłkę, która może być niebezpieczna, my nie możemy tego bagatelizować. Uczymy się na takich podstawowych właśnie szkoleniach, czy my innych, ale przy okazji sobie też utrwalamy, że już sam napis bomba na przesyłce już powoduje, że jestem zobligowany do działania. Ja nie mogę, nie wiem, tego zbagatelizować. Tego już prawo nie dopuszcza, żebym to mógł zbagatelizować. My o tym mówimy, bazujemy po prostu na przepisach, wskazujemy, ludzi naprawdę uświadamiamy, bo to jest najważniejsze. Dalej mówię w czasie jakby teraźniejszym, jestem 2 lata na emeryturze, funkcjonariusze uświadamiają, poprawka. Krzysztofie, jedną rzecz chyba też trzeba podkreślić, bo w sumie no mamy ponad 3 dekady już trochę innej Polski niż wcześniej, a jednak dalej pozostaje trochę problem kontaktu, zwłaszcza zainicjowanego ze strony obywatela. Zobacz, już z samymi służbami nazwijmy to bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co dopiero, jeżeli trzeba się kontaktować ze służbami specjalnymi. I tutaj, mimo że minęły, tak jak powiedziałem, ponad 3 dekady, dalej chyba trudne zadanie przed służbami, aby potrafić tego obywatela do tego kontaktu zachęcić, do przekazania wszystkich informacji, tak jak chociażby nas się uczy przecież przy wezwaniu pomocy, tak, żeby nie odkładać telefonu, odpowiadać na pytania i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jedna z ważnych rzeczy. A druga, no przecież te szkolenia, ta kampania, która powstała, 4U, tak naprawdę pewnego rodzaju preferowanych czy proponowanych zachowań, bo to nie jest żaden oblig, to nie jest, że trzeba punkt po punkcie wszystko oczywiście robić. To są rekomendowane działania. Zgadza się, ale no przecież oczekiwany jest właśnie pewnego rodzaju feedback, tak? No trzeba stworzyć wręcz i nauczyć pewnej kultury bezpieczeństwa. Świadomości antyterrorystycznej, to słowo dzisiaj już trochę padało, ale wydaje się, że to są takie chyba bardzo ważne elementy i wyście przy powoływaniu centrum bardzo mocno zdaje się, że wzięli je sobie też do serca. A to oczywiście, że tak, tylko że proszę pamiętaj, szanowni państwo, jeżeli to słuchacie, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Centrum Prewencji Terrorystycznej było pierwszą jednostką, która tak naprawdę w ogóle wyszła do jakichkolwiek social mediów. W tym przypadku na przykład była to kampania 4U, która pokazuje rekomendowane postępowanie w przypadku określonego rodzaju zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Chodzi o masowego zabójcę. I tam można, to jest specjalnie w domenie publicznej, tam jest po prostu przedstawione rekomendowane zachowanie. To jest właśnie to typowe run, hide, fight z tym elementem, który naprawdę został, myślę, że na całym świecie bardzo dobrze odebrany, tym pierwszym U, czyli uważaj, zwróć uwagę na pewne symptomy i to jest ten moment, który rzeczywiście możesz, znaczy powinieneś powiadamiać służby, prawda? Tylko, a to jest jedna bardzo ważna rzecz, bo ludzie, gdy powiadamiają służby, to niestety mają troszkę taką manierę, że no już jestem jakby tym elementem, prawda, który zgłasza i rozumiem, że będziecie mnie informować o dalszych działaniach. Służby tak nie działają, służby są profesjonalne. Ja wiem, że bardzo często się pokazuje tylko rzeczy, jak coś się wywali. Nagrywa się jakby filmik, gdzie ktoś popełnia jakiś błąd. Ja zawsze śmieję, czy gdyby tak za kimś nie pochodzić, za takim panem redaktorem chwilę i tak od samego rana, prawda, gdy się budzi,
czy nie można by było ułożyć jakiegoś takiego śmiesznego filmu o nim i pewnie tak by było. To nie o to chodzi, żebyśmy się teraz łapali i pokazywali swoje wady, tylko trzeba zaufać służbom. To jest naprawdę największy profesjonalizm, jaki jesteśmy teraz w stanie po prostu uzyskać. A ta sytuacja, która teraz, która jest geopolityczna, powoduje, że chyba rzeczywiście, jakby to powiedzieć, to nie jest najważniejszy moment, żeby podejmować różnego rodzaju działania takie no bardziej PR-owe, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to mówię, oceniam jako emeryt, który tak na luźnie po prostu bez zadęcia, bo każdy ma swoją opinię, jest subiektywny realizm, ja po prostu tak to postrzegam, każdy szanuje każdego inną opinię, tak więc ja do tego tak podchodzę. No po prostu naprawdę ta skala zdarzeń, które jest teraz i tych zagrożeń, powiedzmy sobie szczerze, no to jest po prostu ogromna i naprawdę wszyscy funkcjonariusze, którzy zostali w służbach, prawda, bo pamiętajmy, że ta kadra jednak gdzieś tam bardzo, bardzo dużo osób odeszła, no to jednak mają co robić. No właśnie, wspomniany już dzisiaj przez nas Piotr Herman bardzo mocno przestrzega przed taką szpiegomanią, szpiegofobią, już nawet nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać, ale z drugiej strony no też nie można pewnych sytuacji oczywiście bagatelizować. Tym bardziej ta czujność powinna być większa, nie wpadać w paranoję, bo rzeczywiście to nie jest wskazane. Aczkolwiek ja zawsze wychodzę z założenia, jeżeli coś widzimy i nawet z pozoru, jeżeli zapytamy, bo bardzo często podchodzimy do tego tak, że chcemy się upewnić, czy nasza decyzja o tym, żeby powiadomić służby jest właściwa, to pytamy się sąsiada. Bo sąsiad jest fanem filmów szpiegowskich i on nam podpowie. A on jest na tyle fachowcem, że on powie, nie, no nie wygłupia się, wyśmieją cię. Lepiej zgłosić i niech to służby ocenią, bo to naprawdę to oni są profesjonalistami. Nie bierzmy się za ocenę pewnych zdarzeń. Pamiętajmy, że na przykład są wydziały analityczne, całe departamenty, które z pewnych puzli układają całość. Nam się coś wydaje, bardzo częsty błąd analityka, który powoduje, że sam sobie dobiera pewne elementy, te, które mu pasują, układa w piękną całość i później przedstawia to na TikToku. Naprawdę to tak nie działa, po prostu musimy zaufać profesjonalistom i teraz ja, gdybym zauważył, to po prostu od razu zgłaszam to służbom. Niech oni sobie robią z tym, co chcą. Ale każde zdarzenie, które gdzieś wyda mi się, nie wiem, że tak powiem podejrzane, prawda? Ale wiadomo, że ja mam jakby troszkę inny obraz, inną perspektywę, no to na pewno będę zgłaszał i wszystkich do tego zachęcam. No i co mocno trzeba podkreślić, no też nie oczekujmy, że zaraz pod naszym oknem zauważymy realne działanie albo dostaniemy sygnał zwrotny, co się w danej sprawie... Nigdy nie będzie sygnałów zwrotnych. Dokładnie tak. Co najwyżej funkcjonariusz może przyjść i dopytać o pewne szczegóły, bo na przykład czasami jest tak, że nam się wydaje, że powiedzieliśmy wszystko, a często ten funkcjonariusz powinien zostawić na miarę do siebie i powiedzieć, jeżeli cokolwiek sobie Pan przypomni, to proszę się skontaktować, bo bardzo często nam to umyka, bo nie wiem, pierwszy raz jesteśmy w budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo różnego rodzaju służbach i po prostu czasami nawet ten stres powoduje, że nie wszystko powiemy. Tak więc to jest istotne. Ale naprawdę nie wpadajmy w paranoję, bo naprawdę nic takiego złego się nie dzieje. Krzysztofie Majorze, no tak naprawdę służby bardzo mocno przez ostatnie lata, dekady wręcz, poszły w pewnego rodzaju PR, przekaz w ogóle medialny. Czasem robią to trochę gorzej, czasem robią lepiej, no ale pewnego rodzaju przeskokiem też było, kiedy w ten świat weszły też nasze polskie służby specjalne. Robi to Agencja Wywiadu, robi to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i powiedz mi, jak to wyglądało tak naprawdę na samym początku? Czy w ogóle pomysł, który się gdzieś musiał w czyjejś głowie urodzić, musiała być jakaś wymiana myśli pomiędzy pierwszymi osobami, trafiło to gdzieś potem na odpowiednie biurko, a potem i sama idea, a później realizacja i koncepcji związanej z kampanią 4U. To były tak naprawdę ciężkie momenty, żeby przekonać osoby, które te decyzje musiały podjąć, czy jak to wszystko wyglądało? No bo pewnego rodzaju to była jednak nowość w tym czasie. Mi ciężko jakby do tego podejść, bo pod tym względem jest takie pojęcie jak eudaimonia, prawda? Czyli po prostu zadowolenie z ciężko wykonanej pracy. I to bardzo często z boku wydaje się, że natłok pracy, w ogóle cały ten stres jest nieopłacalny. Ale to właśnie im cięższą pracę się wykonuje i ten efekt jest rzeczywiście widoczny, tym ta satysfakcja jest większa. Ja takie pojęcie po prostu szukałem sobie w słowniku i znalazłem, że idealnie się wpasowało, bo kampania 4U... Tutaj należy jakby podkreślić, że ona nie była finansowana z budżetu agencji i ona też nie była realizowana w ramach tego programu Power, który po prostu finansował zrobienie tych szkoleń, prawda, które przygotowaliśmy dla funkcjonariuszy i urzędników.
To był osobny fundusz z rezerwy celowej przeznaczonej właśnie na wdrożenie i to był bodajże Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019. To były pieniądze, które można powiedzieć, że bardzo nas zaskoczyły, przynajmniej mnie jako naczelnika Wydziału Szkoleniowego, co tak określę. To po prostu pani dyrektor ówczesna, pani pułkownik Anna Kanciak-Kulińska, powiedziała: panie Krzysztofie, są pieniądze, nie jest ich jakoś bardzo dużo, nie jest to spektakularna kwota, ale spróbujmy zrobić kampanię społeczną. Dodała tylko, że jest to o tyle istotne, że to będzie pierwsza kampania, pierwsze wyjście takie agencji szef, którego ówczesny pan Piotr Pogonowski, którego oczkiem w głowie było tak naprawdę całe centrum, mocno nam dopingował, ale jednocześnie był bardzo, bardzo wymagający, tak jak również pani dyrektor. I tutaj ta praca była, że tak powiem, bardzo, bardzo ciężka, aczkolwiek właśnie była też jakby takim otworzeniem nam drogi na agencję, bo do tej pory ludzie wszyscy patrzyli, powstało centrum, prawda? Ja mówię o wszystkich funkcjonariuszach, pracownikach cywilnych, powstało centrum. Widzieli, że chodzimy, służymy, że tak powiem, na co dzień, ale nie widzieli żadnych efektów. A tutaj te 9 miesięcy ciężkiej pracy i tak naprawdę bardzo też dużo jakby pozytywnego zamieszania, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta kampania, która zawsze, zawsze będzie jakby takim moim, powiedzmy, dzieckiem, takim oczkiem w głowie i takim spełnieniem marzeń, to nigdy, nigdy nie przypiszesz sobie całej tej jakby pracy nad tym, bo to by było absolutne kłamstwo i tak naprawdę samo centrum nie może tak o tym powiedzieć, bo powiedzmy sobie szczerze, zawsze za to odpowiada pani dyrektor w takiej sytuacji i w tym nam bardzo dużo osób pomagało z różnego rodzaju biur, czy na przykład z biura logistyki przy pisaniu projektów, czy na przykład, nie wiem, panowie naczelnicy z DBTI, którzy naprawdę wykazali się ogromnym takim zaangażowaniem, takim ponad tym, co można by było oczekiwać, bo bardzo dużo osób naprawdę podchodziło do tego tak w stylu: dobra, dopinguję, ale ja mam swoją pracę, prawda? A ci ludzie po prostu bardzo nam pomagali. Bo Arturze, nie wiem, czy wiesz, ale to można sprawdzić i to żadnej tam jakby wiedzy tajemnej nie ujawniam, prawda? Że to wszystko się odbywało tak, że wyszliśmy troszkę od czegoś takiego właśnie, że to ma być jakiś taki anagram od Run High Five i tutaj jeden funkcjonariuszy po prostu przyszedł z tym 4U, ale to czwarte U to było jako uderz. Ale wiedzieliśmy, że to jest to i nawet nie szukaliśmy innych pomysłów. Naprawdę, to była petarda, a tam później oczywiście biuro prawne poprosiło o zmianę, znaczy my zapytaliśmy, jak to zmienić, żeby to było na tyle korzystne, żeby ludzi nie namawiać do takich jakby samosądów, prawda, w przypadku tego czwartego U i zmieniono na udaremni atak. To w naszej ocenie było doskonałym posunięciem, ale tutaj za całym przygotowaniem to jest stos papierów i zazwyczaj się o tym nie mówi, prawda, czy właśnie przetargi, naprawdę budowanie tej koncepcji, bo pierwszy przetarg w ogóle poszedł na strategię i na jakby takie wstępne założenia, które wygrała jedna agencja reklamowa, bo nas na pewno wspomagali. I tutaj co było fajne, że centrum było otwarte na ekspertów z zewnątrz. To nie jest tak, że my po prostu byliśmy nagle fachowcami od marketingu. Później samo wykonanie tej strategii, która została przygotowana właśnie przez tą jedną agencję, wygrała następna agencja z Łodzi. Wspaniali ludzie, naprawdę. Film, który został nagrany w starym kinie Bałtyk w Łodzi, przez super ekipę, naprawdę, w jeden dzień, to jest po prostu majstersztyk. Tam ekipa, która była od efektów specjalnych, byłem na miejscu z jednym z funkcjonariuszy, musieliśmy tego dopilnowywać. To jest taka ekipa, która robi wszystkie efekty pirotechniczne w najlepszych filmach polskich. Ja nie mam naprawdę obiektywnego podejścia jakby do tego filmu, do tej kampanii. Zawsze będę nią zachwycony, ale to wynika z tego, że po prostu ile serducha tam włożyłem. Ale ja naprawdę polecam wszystkim, żeby to zobaczyli. Świetną rolę jakby główną zagrała tam pani Wiktoria Filus i to też jest fajne, bo później można ją oglądać na filmach, które gdzieś tam są na platformie jednej streamingowej, prawda? I często się teraz pojawia. Myślę, że już teraz nie byłoby stać agencji na to, żeby po prostu ją zatrudnić, ale wtedy jeszcze mogliśmy, tak więc naprawdę wydaje mi się, że zrobiliśmy to w najlepszy sposób, jaki mogliśmy. I tutaj co bym chciał tylko dołożyć. Mieliśmy do wyboru. Albo ciut więcej dać na marketing internetowy, bo pamiętajmy, że to była kampania skierowana do social mediów, ale zrobić to kosztem jakości filmu i tego landing page'u, czyli całej tych animacji tego filmu, albo po prostu zrobić najlepszy możliwy film i ten landing page i animację, udostępnić to na domenie publicznej, żeby każdy trener, który się czy pasjonat bezpieczeństwa mógł do tego zajrzeć i wykorzystywać to na swoich szkoleniach. Bo teraz każdy, czy ty, czy ktokolwiek, może wejść sobie na tą stronę, którą mam nadzieję, że podlinkujesz. I żebym mógł sobie w to kliknąć i on może szkolić na tym. Po to to jest.
I według mnie to było takie najlepsze narzędzie, taka wędka dla wszystkich. Oczywiście w opisie odcinka to wszystko się jak najbardziej pojawi. Krzysztofie, w formie krótkiego podsumowania. Bez oceniania tego, co było, bez oceniania tego, co jest. Jak dzisiaj z tej bardzo krótkiej, tak naprawdę emeryckiej już swojej perspektywy, co dzisiaj byś trochę zmienił ze względu właśnie, patrząc z tej perspektywy też czasowej, pewnego rodzaju ewolucji też pewnych zagrożeń. A być może stwierdzisz, że te zagrożenia wcale się tak nie zmieniły. Dzisiaj ta kampania według ciebie, jakbyś ją dzisiaj miał planować, to wyglądałaby trochę inaczej, czy przystaje zdecydowanie do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych zagrożeń? Myślę, że na początek dalej bym nic nie zmienił. To jest tak, że tak naprawdę kształt, i tutaj mówię, jeszcze raz będę podkreślał, to jest największa zasługa właśnie pani dyrektor, bo to ona na przykład ostatnie cięcie już w ogóle wpływała na to, że bardzo mocno naciskaliśmy na tą agencję reklamową, żeby po prostu film wyglądał tak, jak wygląda. I samo to, że trwa 3,5 minuty, to jest po prostu taki maksymalny czas, który jakby, nie wiem, ludzie poświęcają na taką atencję na to, żeby to obejrzeć, prawda? Tak więc tutaj myślę, że co było super, że w centrum słuchaliśmy się nawzajem i tutaj pani dyrektor i naprawdę miałem ogromne szczęście do swoich przełożonych, że bardzo często po prostu realizowaliśmy rzeczy, które nam się podobały, które wychodziliśmy z założenia i to nie jest tak, że my byliśmy najmądrzejsi, bo trzeba to, że powiedzieć, że przez centrum jakby my mieliśmy kontakt naprawdę z ogromną liczbą ekspertów czy ludzi właśnie na spotkaniach i my z nimi rozmawialiśmy. I zawsze czerpaliśmy tą wiedzę. Po każdym spotkaniu mieliśmy zawsze jakąś dodatkową uwagę, że to trzeba zmienić, na to wpłynąć. Dzięki temu powstały rekomendacje szefa dla budynków użyteczności publicznej, które nie obejmuje ustawa o ochronie osób i mienia, prawda? Tam pomagał nam również jeden z ekspertów, to na samym początku jakiś tam zarys dał, ale później my na tej kanwie wypracowaliśmy właśnie takie rekomendacje, które podpisał szef, które można ściągnąć i one dają przyczynek do tego, że na przykład urzędy, które mieliśmy taki jeden przykład wpisany, że zakupiono bramkę detekcyjną i pan wojewoda czy jakiś po prostu administrator tego budynku stwierdził, nie można ludzi straszyć, bo to jest w ogóle bez sensu. I nagle, dostając od nas te rekomendacje, zauważyli, że szef rekomenduje, jeżeli jest coś takiego. Czyli ta bramka, która kosztowała 100 tysięcy, warto wyciągnąć ją z magazynu i dać. I to są takie po prostu takie niby podstawy, ale powodują, że ludzie naprawdę od centrum bardzo dużo jakby takich narzędzi dostali. One są dalej dostępne na stronie. Warto z tego korzystać i ja ze swojej oceny, takiej po 2 latach, nic bym nie zmienił, aczkolwiek wiele pomysłów, które gdzieś tam jeszcze miałem, to nie udało się zrealizować, bo po prostu podjąłem decyzję, że jednak ten czas w Warszawie, bo jestem z Wrocławia, gdzieś tam dobiegł końca i stwierdziłem, że właśnie chyba nic lepszego nie wymyślę, tak więc to był ten moment, kiedy położyłem ten raport i stwierdziłem, że muszę troszkę odpocząć i zająłem się miodami, prawda? Tak więc całkowicie inną branżą, aczkolwiek jeszcze do tematów bezpieczeństwa myślę, że wrócę i parę osób zaskoczę, ale to na spokojnie. I oczywiście pracuję w ochronie, prawda? Gdzieś tam z przyjacielem mówię w jego firmie, tak więc gdzieś mu też pomagam, prawda? I konsultuję pewne rzeczy, bo gdzieś to bezpieczeństwo jednak nie może się ode mnie odczepić, że tak powiem. Człowiek z bezpieczeństwa wyjdzie, a bezpieczeństwo z człowieka nie, tak trochę parafrazując. Jeżeli można się realizować, to na pewno warto. No, szkoda by było kapitału i doświadczenia. Krzysztof, jedna rzecz taka mi się nasuwa, ja to studentom zawsze też wrzucam. Pozostawiam pewne decyzje oczywiście do rozważenia samemu, ale trochę nijak się mają zasady zachowywania się w sytuacji właśnie być może będącej zagrożeniem terrorystycznym, chociażby z przepisami przeciwpożarowymi, ale myślę, że to osobny wątek, jeden z wielu tak naprawdę, bo dzisiaj wydaje mi się, może i trochę nieskromnie, ale jednakże sporo drzwi otwarliśmy do naszych kolejnych rozmów, do których oczywiście Cię serdecznie zapraszam. Jasne, bardzo dziękuję. A to, że tylko jedna taka prośba dla wszystkich, szanowni Państwo, żebyście jakby jedną rzecz rozumieli. Jeden funkcjonariusz nie może nic, tak jak służby bez społeczeństwa też nie mogą nic. I to jest tak, jak ja w centrum nigdy bym sam czegoś nie zrobił i tutaj zawsze będę dziękował i podkreślał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, bo naprawdę przy tym, jak powstawało centrum, to było coś fenomenalnego. Po prostu od samego początku być i kreować to wszystko i teraz patrzeć, jak się rozwija, prawda? Bo i Grzegorz fajnie to kontynuuje i to było naprawdę coś niesamowitego i poznałem niesamowitego przyjaciela Artura, którego serdecznie pozdrawiam. Fenomenalnie prowadzi szkolenia i
setki szkoleń i naprawdę to jest ogromne doświadczenie, które myślę, że będzie też w życiu zawsze potęgować i jakoś tam wpływać. Arturze, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy wszystkich. Na pewno nie. Ja dziękuję również za jego przyjęcie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był major Krzysztof Surmacz, emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, naczelnik Wydziału Szkoleniowego Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeszcze raz Krzysztofie dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.